Sympatycznie. Jasne. Jak chcesz. Będzie łatwo. A chuj z tymi rękawicami. Albo wezmę, albo sprzedam. Z kasą jeszcze tak nie stoję cały czas zajebiście. Mrocznie tu jest. To fakt. Zabić je! Kurwa, ten się na maga wystawił. Dlaczego nie stworzyło? No, były pogłoski, że Dragon Age 4 będzie multiplayer i ja się modlę, żeby nie był, bo boję się, że to będzie jakiś niewypał typu Anthem albo Fallout 76. Taka gra usługa, nie? Oj, Alistair chyba nie podoła tym razem. Nie mogę go nawet wyleczyć. Witam, Lucky Finder, co tam słychać? Ja jeszcze 2 godziny niecałe w sumie. Tam godzina 40 minut. Więc jak... Zależy jak długo piwo pijesz. Jeszcze w sumie też na przerwie nie byłem. Może 10 minut przerwy się zrobi jak przerwę. No, ale tak z 1,5 godziny jeszcze będziemy grali, nie? Łącznie. Samej gry. Myślę. Tam jest magę. Bezlitość. I ucieka, sukin syn. Kurde, cwane te bestie się zrobiły, coś. Nie ty, tego nie rób. Ty. Dzięki, zdrówko również. Ja tutaj mam swój napój. Miód, cytryna, woda. Tak samo jak wczoraj przygotowane 3 szklanki. Po tym nie chce się jeść. Tak bardzo. Bo tak już powinienem się robić głodny, bo dawno jadłem obiad, a nie jestem jakoś tak zajebiście. Ale jak tego maga zaraz dojebie za to, co on tu wyprawia.
Ale nie ma takich rzeczy, którym byśmy nie sprostali. Ja i nasza drużyna przyjaciół. To jest fajna drużyna właśnie taka, która lubi sobie docinać trochę, trochę sobie pogadać. Ale bez zbędnych dramatów chyba widzę. Będzie łatwo. Nikt nie szuka kłopotów. Tak na poważnie. Kto tam padł? Dość już tego poszturchiwania. Serio. Widzę tam wroga. Łapka mówisz? Pokaż się ikonko od pułapek, błagam. Kurwa. Tu. Jak Piotr Franceski mówi, że nie zwyciężysz, to nie zwyciężysz. Jeszcze jak Zbigniew Zborowski powie, że nie zwyciężysz, to za chuj nie zwyciężysz też. Mam już ten klucz, który można założyć jako pierścień. Zajebisty jest, no. Mam. To co chcesz zobaczyć? Tylko nie magę. Hurloki widzę. Pięknie. Hello, motherfuckers. Będzie tak, jak sobie życzysz. Ach, fale mrocznych pomiotów, kurde. My moglibyśmy całą tą armię sami najebać teraz już, nie? Tak czuję. Tylko żeby magów nie mieli. Jak chcesz. To bym był, kurde, tutaj mistrzem. Ale już długo siedzimy w tych tunelach. Przydałoby się, kurde, wyjść. Dlatego, żeśmy wyszli na chwilę pooddychać świeżym powietrzem do lasu Breszcilian i przy okazji zdobyliśmy całą zbroję dla Agistera. Dla Mimistera. Tego głupka tam. Dobra, nie, chodźmy na dół. Zresztą nie jestem pewien, gdzie powinniśmy iść teraz. Widzę, że tu nawet niezła ekipa stoi. Nie mała. Podbym. No. Uwaga na ich krew! Kto się boi krwi pomiotów? Chyba nie ja. Zobacz, jak szybko padają. Halo, baba, coś tam krzyczy Sten, ale nikt go nie słucha i tak. Nie pamiętam, kiedy ktoś go słuchał w ogóle. A ja nie widzę, jak mi ginie gość. Nie wiem, czy zdążę go uratować.
Zdążyłem zajebiście. Łucznicy dużo dają też im, kurde. Au. Genlock mistrz kuźni. Taka faza. Co, on się wyleczył? Jak to? Przecież to debi, nie umie, na pewno. Widzę, że silny jest. Ma trochę tego życia. Trzeba go oklepać trochę. Ale nic to. Powalić się go nie da. Ale da się ogłuszyć. Oj, co ja tu widzę? Co tu się dzieje? No jest silny skurwiel. Chyba najsilniejszy Genlock, jaki żyje. Aha, żył. Przecież go zabiliśmy właśnie bezczelnie. I w zasadzie dobrze. W końcu jest pomiotem. Pomiot. Coś, czym się pomiata. Zablokowany jest. Pięknie. No, pomioty to są cienkie, kurde. Dla nas już chyba. Tu jest jakiś kufer. O! Genlock mistrz kuźni miał trochę takich fajnych rzeczy. Młot mistrza kuźni. Weźmiemy oczywiście wszystko. Stan, nie chcesz nowej broni jakiejś? Sorry. Nie chcesz.
Fajnie, fajny ten młot, ale chujowy dla mnie. Ja mam lepszy. Jak chcesz. Tu jakaś mała kanciapka. Mam nadzieję, że to końcówka tych kurde tuneli, bo już tutaj nie da się oddychać przecież. I? Jedyna droga to droga na północ. Ja cały czas nie mogę zapamiętać, jak się nazywała ta klientka, której szukamy. Jezu. Brenda chyba, czy Branda, coś takiego. Coś na P. Nie wiem, o co chodzi. Quest u Leliany? Nie wiem, bo ja Leliany nie brałem do siebie, do drużyny nigdy, bo... No bo nie. Nie wiem czemu. Więc ci z Lelianą nie pomogę, ale Takeshi coś wydaje mi się... zdaje się lubić bardzo Lelianę, więc może się jego zapytaj. I gdzie to było teraz? Miażdżące więzienie. Dobra, idę w tym kierunku. Broń telekinetyczna to jest raczej shit. Ale miażdżące więzienie to jest dobra rzecz. A, jeszcze nie skończyłem. Magia. Witamy w tunelu. Czy to tunel ostatni? Niekoniecznie. Aczkolwiek długi. A tam, stamtąd wszedłem. Nie, tam jest po prostu coś dalej jeszcze. Okej. Okay. Wrzeszczoty. Z dwóch stron, niedobrze. Aczkolwiek jak nie będziemy panikować, to powinno się udać. Okej. Może być. A może tak trochę, nie? Moi też dostaną, nie? Wow. Trochę ich tu jest. Wow. Kurwa, ale bez ogłuszania. Bo nie dam rady. Nice.
Gdzie mi znikasz? Tylko nie ogłuszenie, fuck off, man. Tylko nie to. No. Już ostatni. Jak chcesz. O, leczenie tak. Pieniądze też. Fajnie się te wrzeszczoty biło. Kurde, trochę duże te tunele, nie? Jasne. Co tam na tej mapie? Szkielety? Co to za tak dziwna sala? Hala. Zapisywanie gry? To musi coś znaczyć. Niech podejdą. Najlepiej. Woo! Jak widziałem, jak tam pięknie leci ta kulka ognia. Cudownie. Wycofujemy się. No, bez sensu, że to takie przez ścianę przyleciało. Idzie tu Wajza, emisariusz Hurloków, ale go zaraz zabije. Tak go, kurde, zabiję zaraz. Ty miałeś chyba się leczyć, czy nie? Ma jakieś czary, kurde, dobre. Niech ci będzie. Ma jakiś kurde dziwny ten czar. Chyba plagę jakąś tych owadów. To nas na chwilę zaskoczył, ale to nic. Ale tylko na chwilę. W
Chociaż może miałem tam Lelianę kiedyś u siebie w drużynie, ale nie robiłem questów raczej z nią. Będzie tak, jak sobie życzysz. Takich. Co to jest szkielet, pożerasz? Co tu się w ogóle dzieje? Co to za syf? Ten ucieka. No nie, jednak nie. Koleś się wyprowadził, obok mnie mieszkał taki. W pokoju. I teraz nie wiem, czy będą kogoś tam pakować nowego i teraz będzie albo stukanie, bo przeprowadzka, albo stukanie, bo odświeżanie pokoju. Ale chyba nie o tej porze. Chyba. Ogólnie spoko, nawet całkiem niezły pokój miał. Myślę, że spoko. Taki pokój bym sobie, jakbym nie mieszkał tu, to bym sobie wziął ten pokój. Normalnie. Co wyście tu żarły? Co te szkielety tu żarły? To nie wygląda na coś do jedzenia. Tam jakiś sarkofag jest. Zbroje Legionu. Mam już rękawice Legionu. Zerknijmy, co to jest zestaw. O, no, nieźle. No, Legionu, no. Niezłe. Chociaż ten też jest dobry, kurde. Trochę jak robot wygląda w tym. Sorry. Dobrze, tu się idzie teraz w prawo. Jasne. Pierwszego dnia przybywają i wszystkich chwytają. Ke? O czym ty do mnie rozmawiasz? Gdzie jest Brenda? Oddawaj ją. Niektórych zjadają. Oddawaj Brendę, kurwa, bo chcę skończyć Orzammar. Piątego dnia wracają. Znów dziewkę zabierają. Kto to mówi? Szóstego dnia śnimy i jej wrzaski słyszymy. Siódmego dnia swój brud wpychają jej do ust.